Witam, witam, witam! Ja jestem Wedom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft Pixelmony! I zauważyliście pewnie ten piękny, ciepły, że tak powiem, właśnie oświetlenie piękne. Tak, kochani, to są shadery. Ja tak pomyślałem sobie, że będziemy testowali różne shadery. Boże, mamy noc. Jaką piękną noc mamy. Różne shadery będziemy testowali. Pierwsze to są najbardziej chyba popularne, to jest Zeus. Falują? Falują, właściwie. Zeus 10.1. Tylko że kurna, w nocy, kurde, kiepsko widać po przeciwników. Wszystko takie wyszarzone. No dobra, no. Coś w tym jest, nie? Tepnijmy się. O, z ruka. Tepnijmy się na bagna w takim bądź razie. O kurczaczek. Ale tu jest mroczno. Uhuhu. Napiszcie mi, kochani, co myślicie? Kofin mnie zaatakował. Nie ma Kofina. Niektórzy pisali, że Venom, weź kurde coś zrób. Wiecie co, nie, no chyba pójdziemy się przespać. Do domu. O. Dobra, jesteśmy z tyłu jak zwykle. Niektórzy pisali, że Venom, zrób coś, weź się, przestań już tego Charizarda pakować, pakuj inne Pokémony. Czekajcie, prześpimy się. No tak się zastanawiałem, bo słuchajcie, no z jednej strony Charizard ma 62, ja go chciałem podpakować na maksymalny level, jaki jesteśmy w stanie. Jak ładnie tutaj jest. Uuu, mamy dzionek! No zobaczcie, w nocy widzieliście jak to jest wada, w pewnym sensie uważam, że w nocy to tak trochę kiepskawo wyglądają. O, mam cień. Wyłączyłem tylko cienie tych chmur, bo mnie drażniły. Ale po co? Uuu, Geodude 24. Bosik, zielony bosik. Girafa. Okej, 60 kuźwa, 7 level, zarąbiście. Tak, wiem, full play jest lepszy. Dobra, jeszcze jeden full play. No i co wygraliśmy? Thunderbolta i ten, bez rewelacji. No ale dobrze, przeżyjemy. Tak, no. A tak na początek bosik, nie? Przyjemnie. Jak zauważyliście, pewnie również mam już prawie pełną kulkę. Tak. Jak to ładnie, jeszcze dzień nie wstał, a jest bardzo ładnie. Piszcie mi, co myślicie o tym, jak macie jakieś pomysły na jakieś inne shadery. Warunkiem jest takim, żeby mi tu falowały ta trawka i liście. Bo to jest istotne. No i piszcie, jakie shadery, bo powiem szczerze, o wiele fajniej pixelmony wyglądają, jak jest cień i w ogóle. No kurde, Spiro, no. O, Inferno. Mam Inferno? Oj, to nie miał szans, chłopak. Dobra, sobie tutaj. No i czarka chciałem, że tak powiem, troszeczkę na level taki konkretny, czyli 90. Chciałem pierwszy raz w życiu wymaksować jakiegoś Pokemona, tak wiecie? Ła! Dziura. No. Wymaksować. Chodźcie nad wodę, zobaczcie jak pięknie. Kurde, jak ta woda wygląda fajnie. Słońce się odbija. Zajebiście. Trio. Pięknie. Czekajcie, czy ja mam dźwięk. Nic nie mówicie. Co nie zmienia faktu, że jest to piękne. No dobra, kochani. Gorzej zauważyć faktem Pokémony. To jest jedna wada. Jeżeli chodzi o ten mod. I druga, no w nocy widzieliście. Jest tak ciemno, no. To będzie... Firo, no kurde. Idź mi stąd. Więc wiecie, no, trzeba się zastanowić. Oczywiście piszcie mi, ja będę, mam bardzo duży pak różnych shaderów. Będę wrzucał co odcinek inne i wy mi ocencie. Ja jestem ciekaw, jak mi ocenicie. Numel! Kuźwa, numel.
Szczerze, taki survival sobie pograć, że tak powiem. O, jak pięknie dżungla wygląda. Pod wodą też nieźle. Dżungla, czekajcie, bo nie wiem, w którą stronę ja pójdę, w tobie. Dżungla pięknie wygląda. I teraz sobie wyobraźcie nagrywać taki survival, ale taki zwykły Minecraftowy, na normalnym texture packu i tak dalej, z takimi cieniami. No, coś pięknego. Oczywiście są texture packi do tego przeznaczone, do tych shaderów, więc tego jeszcze nie próbowałem. Trapiuś! Trapiuś! Tak, trapiś! Nie wiem, idę sobie przed siebie, może by zacząć trzeba coś tam łapać, co? Albo wiecie co? O! Przecież mamy tą wyspę cudów. Ojej, widać, że jesteśmy na plaży. O! Czekajcie. No dobra, łapiemy, nie czekamy, łapiemy. Slowpoke, żegnam. Z Wind Attacka. Bo muszę kulkę napakować, no kurde, o Jezus, krabów nie lubię, bo... Bo, że tak powiem, unikają ataku. Tam jest piasek, tak? Ile ich tu jest, zobaczcie. A, i ktoś mi powiedział, żeby polecieć gdzieś tam wysoko i... O, cześć. I będzie więcej Pokemonów. No i... A mało ich? Ej, co jest? Dlaczego nie... Co jest? Dlaczego nie trafiam? A, dobra. Aha, bo ja walczę z tym Wartortle. Wind Attack. Dobre. Dwa Kinglery się biją. Ej, fajnie Squirtle wygląda w tym Shader Packu. Zobaczcie. Coś trafiłem. Squirtle. No już niewiele nam... Kurde, zapomniałem jak to tam ktoś pisał, żeby... Control H? Nie. Kurde. Niech ta osoba jeszcze raz napisze mi po prostu, bo nie wiem, gdzie to znaleźć. O ty cholero, Shellder! Teraz Strayu. Znowu Shellder. Krabiego. Bo gramy, walczymy z tym, z trenerem, nie? Ale miał trochę tych. Wow! Jak mi napełniło. Rozwiązaniem wbrew pozorom, żeby szybko napełnić kulkę, to jest, słuchajcie, że tak powiem, walka z trenerami, bo często mają więcej tych Pokémonów, nie? Tentacool, o, Magikarpę ja ma. Blastoisa. A mój czarek już ma 62. Się zastanawiam, w jaki sposób dojść do 90. No dobra. Coś to takiego malutkiego. O Jezu, zobaczcie! Oszawot? Tak to się czyta? O Jezu, jaki mały! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, pokaż się widzom! Pingwinuś! Właśnie, mieliśmy kiedyś go złapać. Czekajcie, możemy go złapać? Nie tak. O. O. Może go złapiemy? Nie wiem, czy go mam. Albo inaczej. Ej, bo mi utoniesz! Chociaż czy pingwin może utonąć? No zobaczcie, nie mogę go trafić. Jest! Back Pokeball Ultra Ball. Chcę gdzieś pod wodą. Może go złapiemy? Takiego malutkiego pingwinka chciałbym mieć. Jest tackle on Charizard. No nie, no weź kolego, no tackle używasz na moim czarku. 63 level przeciwko 6. No weź, ogarnij się. Tak, Tail Whip.
wiecie co, weźmiemy kandelabra. Confuse zarzucimy tamtemu. O. I teraz spróbujmy go złapać. Będzie się bił za każdym razem. Chyba, że go złapie. No, no. Dajesz. Dajesz. I? Złapany. Dobra. Mamy. Mamy małego ludkiego. Który level masz, panie? Na 26. Możemy walczyć. Fight. Wind attack. Flamebuster? Wiecie, tak naprawdę to jednym Pokémonem to ja mogę go zniszczyć w każdej chwili. O, ma tego. Laprasa miał. Jak podpakujemy kulkę, kochani, to obiecuję, odstawiam Charizarda. I kogoś innego. Może... Może, kurde, coś innego jak ognistego? Ole, ole dostał. I... Goldin, ohohoho, proszę. Pięknie. Kurde, już bardzo blisko końca jest ta kulka. W ogóle jak sytuacja tam? Niby coś tam łazi. Kurde, mogłyby się jakieś bossy spawnować, cholera jasna, no. No i... chlub. Ze skrzydła go. Tego też ze skrzydła. O, jest trener, jest trener. Krabiego 26 ma... tylko jednego miał. A nie, dobra, Magikarp. No dobra, dwóch. Zawsze coś do przodu. Seryjnie. O, mamy kolejnych tutaj kolegów. O Boże, Blastoise! Strayu! O, zobaczcie, jak się kolory zmieniają, noc idzie. Chociaż tak rzeczywiście, zobaczcie, w nocy tak to wygląda. O, w mordeczkę. Ciekawe, jak będzie pełna ta kulka, czy wiecie, czy dalej będzie... A... Tak, takie ruchy wykonywała, czy to już wtedy będę wiedział, że nie? Jak ja będę wiedział w ogóle, że kulka jest pełna? Sobie poświetlajmy. Chodź tutaj. Ucieka przede mną. O. Okej. Kolejny trener. Kurde, dzisiaj jest dzień trenera. Ej, chodź tu. O, właśnie. Squirtle. O, Jezus. O. 80 zamiast bajta. Dobre, weźmiemy. Horsey. Strami. Same wodne pokomony on mi tutaj. No tak. Znowu Horsey. Tentacool. On może mnie uderzyć, bo to bez sensu jest atakować ognistym wodnego, ale... O, zobaczcie, widzicie? Blastoid. Shelgon? Nie wierzę, Shelgon! Na 50. Uuuu, słodziatko. Będziemy mieli Shelgona przypakowanego. I? No w końcu, bo wyglądał jak jakieś jajko. Salamence. Flying, dobre, tylko... Kurde, zamiast którego to? Może zamiast Dragon Flying.
Daje 90, ale 95% szansy. Ja psychika bym zostawił, ale to ja wiem. Albo dobra, zamiast psychika. Huuu. Zobaczcie, Salamans. Hihi, hihi. Bardzo artycznie będzie mówił, że ma lepsze Pokémony, jak ja już Salamansa mam. Haha. Dobra, idziemy do. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, dzień dobry panu. Wyjedziemy. O Jezus, Shellder. Czekajcie, czym ja rzuciłem? Salamansa. Fly, Bite, Dragon Breath. Unika. O, dobra. Psyduck. Dobra. Squirtle. Znowu Psyduck. Poliwag? Znowu mnie coś zaatakowało. Ciekawe, czy to już jest pełne. Czekajcie, weźmiemy jakiegoś jednego. Slowbro. Nie ty. Slowbro. Czekajcie, czekajcie, czekaj, kuźwa! O. Inferno mu zapodamy. Kurde. Inferno jeszcze musi trafić. Czekajcie, weźmiemy Zorkę. Z Darka go walniemy. A nie, jeszcze ruch kulki był. No dobra. Jezus, ile tych. O, i mamy bossa kolejnego. Dzień dobry. Dełbi 60. Z Inferno? Aha. Giga Drain. Mega Drain. Giga Drain. Czy to jest to samo? A tak. The user HP is restoring by half a damage taken by. The user by half a damage. Tak. To jest zamiast tego. No nie! Dostaliśmy żelazny młotek, ale kicha. O Boże, ale to było kicha, rady boskie. Dostać żelazny młotek jako nagrodę. Dobra, jeszcze pompuje, widzicie? Kurde, może jakiegoś. O. Dawaj go. Tertankul. Dobra. Oj, dostanę. Szkoda, że tylko mój Charizard jest taki malusi. Dobra, dobra. Z Inferno. A jak? Po całości. Oczywiście gówno to dało. Zresztą muszę trafić. To jest właśnie problem. Inferno chyba ma małą szansę trafienia. Ale jak już trafi, to jest. Dobra. Dobra. Teoretycznie możemy zrobić. O. Dlatego, że i tak byśmy się pewnie tepali do domu, żeby. Wiecie co, tutaj też oświetlmy. Podoba mi się, że to jest takie szare w nocy, bo to oznacza, że wiecie, że musimy zadbać trochę o światło, tego, a nie takie, wiecie. O. To będzie piłka. Jeszcze jednego? Shelter! O, jeszcze Czarek już 64 level ma. Bardzo dobrze, jestem za. Dobra, znowu ten ruch. No i dobre pytanie, czy to już jest pełne, czy jeszcze nie? Czy to jest boss, czy to jest tylko w cieniu stoi? Ej, przesuńcie się.
Tylko w cieniu stoi. Oświetlmy trochę tutaj też. Fajnie to wygląda, kurde, przyjemnie. Zorka weźmiemy na Slowbro. Okej. Zobaczcie, i wykończyliśmy kogoś. Następny. No nie żartujcie, krokodylka ktoś ma. Znaczy chodzi dziki chyba. Oho! Dzień nadchodzi, dlatego wszystko tak znowu się wyszarza. O Boże, Shelder. No co jest? Dobra. A ten co się bije z kimś. Hucia! Kurde, żebyśmy jeszcze wiedzieli, ile to tam tych... O, jak ładnie wschodzi słońce. Się nałożyła teksturka z tekstur paka, taka ten na okrągłe słońce. O, trafiłem. Okej. Poza tym pamiętajcie, kochani, że ja muszę, koniecznie muszę... expić jak najbardziej, dlatego że jak już będziemy mieli kulę, to czeka nas, kurde, walka poważna z mega bossem. Dobra, Mastreju. Horsey. Złapane. Nie wiem, z kim on walczy. Jezus, tych slowpoków tu jest. Tam coś jest. Rekil chyba, nie? Fajnie, bo widać co jest na... w głębinie trochę. O, masz! Bombardowanie z nieba. Dawaj go. Aha. Uśpił mi tego czarka. Ale Zorki mu nie da rady tak. Hop. I po nim. Dziękuję. Dobra, kochani, no to sami widzicie, no tekstur pak jest tekstur pak, Boże, o czym ja mówię? Shadery wyczesane według mnie. Oczywiście będziemy próbowali następne. To ciągle śpię. I oczywiście będę musiał sprawdzić, tak jak jeden z widzów pisał, że można niby zaznaczał, niesprawdzone. Sprawdzić ile ma to tego bez Neya, czyli bez Notena Fightem. Więc dobra, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie kciuki, bo już niedługo pełna kula, a może już jest pełna, zobaczymy. Trzymajcie się i do następnego, jak piękne słońce. Hejka!